Nie ma Kamila, a to jest taki najwierniejszy słuchacz. On potem zawsze mówi, a Wojtek o tym mówił. Czasem mówi, Wojtek przyniósł tablet na kazanie, więc chyba wtedy jest mniej interesujące. Ale też ciekaw jestem, co by Kamil dzisiaj odpowiedział na pytanie, które jest tytułem kazania. Czy nowonarodzony chrześcijanin podlega prawu? Bo Kamil zawsze aktywnie bierze udział i odpowiada na pytania. W sumie to jeszcze zanim zacznę, to chciałem się podzielić z wami takim krótkim świadectwem. Mam nadzieję, że będzie krótkie. Niektórzy z was wiedzą, że ostatnie tygodnie są dla mnie pracowite, bo część braci tam przyjeżdża, pomaga. To są różne rzeczy, transporty ciężkich maszyn, jakieś prace remontowo-budowlane. Obecnie siedzę na dachu i już kilka razy go zakrywałem plandeką przed deszczem. No i dzisiaj jeszcze jest nieprzykryty, no nie? I dzwoni pastor rano, czy powiem kazanie. No, więc jak Pan Bóg wkłada w serce, a pastor zaprasza, to nie można odmawiać. No i tak w zaufaniu powiedziałem, że tak. No i gdzieś tam do 12 spędziłem czas właśnie nie na pracy na dachu, tylko na kazaniu i na innych rzeczach. No i tam wychodzę na dach i nie wiem, która była pierwsza czy druga, a tam, słuchajcie, idzie taka chmura burzowa, no nie? I no taka po prostu jakby ściana deszczu. Zaczyna tak wiać, no nie? Tak już wiecie, tak jak przed burzą. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że po prostu to przeszło i obok i ani jedna kropla nie spadła, no nie? Tak jak ja patrzałem, to dosłownie tam działkę dalej jakby były te czarne chmury, no nie? Z deszczem, a tutaj nie było nic, no nie? Nawet kropli. Więc no czasem jak się tak sprawy Pana postawi na pierwszym miejscu, to się Pan zatroszczy też o inne, no nie? Tak jak Ewangelia mówi. Dobra, ale przechodząc do kazania, to tak chciałem ostatnio, pastor Rafał mówił o 10 przykazaniach i chciałem troszkę ten temat pociągnąć. Jakie jest najważniejsze przykazanie w Nowym Testamencie? Ci, którzy byli na grupce katowickiej, to proszę na razie, żeby się nie udzielali, bo oni już znają wszystkie odpowiedzi. Miłuj Pana Boga swego, tak, z całego swojego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, tak, a bliźniego swego jak siebie samego, tak? Proszę, no to jest drugie. A dobra, a w Nowym Testamencie jakie jest najważniejsze? No, Basia, blisko jesteś. Jak ono brzmi? Nie, zimno, nie. Dobrze, ale tej drugiej części nie słyszałem, że co? Że pastor będzie miał kazanie o tym, czy co? Tak? O kurczę, no to nic. To idę sobie usiąść w takim razie. Dobra, tylko że mamy tak, mamy, jak Pan Jezus, bo w Ewangelii mamy to przykazanie miłości Boga i bliźniego, to podwójne przykazanie. Tylko zwróćcie uwagę na to, że jeden z ewangelistów zauważa, że w tym przykazaniu streszcza się co? Całe prawo i prorocy. Czy my żyjemy pod prawem i prorokami? Nie. W jakim przymierzu żyjemy? W nowym przymierzu żyjemy. Czyli w tych przykazaniach
się streszcza stare przymierze, a nie nowe. Dobrze, dobrze. Tak, dokładnie tak. Dokładnie o to mi chodziło. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Mhm. No właśnie, bo zobaczcie, mamy tak, mamy nowe przymierze, a nie stare. Mamy nowego człowieka, a nie starego. Mamy, no bo nowonarodzonego, prawda? Czyli mamy też nowe narodzenie. I czy my dalej żyjemy pod przykazaniami? Nie żyjemy pod tamtymi przykazaniami ze starego przymierza, ale żyjemy pod nowym przykazaniem. Za dużo sobie tutaj porobiłem tych notatek, bo potem jeszcze dopisywałem, ale właśnie to, co Basia zacytowała. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. To jest przykazanie, które Pan Jezus daje kiedy? Agnieszka? Nie słyszę. W czasie wieczerzy daje Pan Jezus to przykazanie. W czasie ostatniej wieczerzy. Dlatego też się ucieszyłem, że dzisiaj tak mocniej się pochyliliśmy nad właśnie tym, czym jest wieczerza. Otwórzcie sobie Jana 13, 34 do 35. Jesteśmy w czasie ostatniej wieczerzy. Jesteśmy tyle, co po wyjściu Judasza, który właśnie wyszedł czynić to, co miał czynić. I jesteśmy przed deklaracją świętego Piotra, że pójdzie za Jezusem na krzyż. I czytamy tutaj tak. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. I jakby tego było mało, to w czasie tego samego posiłku, w czasie ostatniej wieczerzy, Pan Jezus drugi raz powtarza to przykazanie. Otwórzcie sobie 15 rozdział Jana, 12 do 13. Ten opis wieczerzy u Jana jest tak długi, że nie wiem, czy my czasem po prostu nie przelatujemy przez niego zbyt szybko, nie zastanawiając się nad tym, co tam jest dokładnie napisane. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Zobaczcie, kiedy to przykazanie jest dane uczniom. Jaki to jest dzień tygodnia? Czwartek? Czwartek, wszyscy się zgadzają? Czy ktoś? Proszę? Środa. Po hebrajsku piątek. Dlaczego? Według naszej rachuby to jest czwartek, ale Żydzi inaczej liczyli początek dnia. Kiedy się u Żydów zaczynał dzień? Wieczorem, po zachodzie słońca. Jak zaszło słońce, to zaczynał się nowy dzień. Wieczerza się odbyła przed zachodem czy po zachodzie słońca? Po zachodzie, więc to był już piątek. Zobaczcie, że to jest ten sam dzień, kiedy jest zawierane przymierze we krwi Jezusa. Ten sam dzień. Najpierw wieczerza,
pamiątka wyjścia z uczniami, bardzo intymna, gdzie Jezus mówi o swoim odejściu, gdzie zwierza się, gdzie Piotr obiecuje, że on na śmierć za nim pójdzie, prawda? Gdzie Judasz wychodzi, żeby go sprzedać. Pan Jezus daje takie ostatnie wskazówki. To jest właściwie ostatni moment, kiedy jest ze wszystkimi uczniami, bo później idzie do ogrodu Getsemane, tam odchodzi z najbliższą trójką, oddala się od reszty, a potem wszyscy się rozpraszają, jak Judasz przychodzi go zdradzić z tymi żołdakami od arcykapłanów. Więc ta wieczerza to są ostatnie chwile, kiedy jest z całą dwunastką. I tam zostawia im prawo nowego przymierza. Tak jak prawem starego przymierza były przykazania wypisane na dwóch tablicach, które dostał Mojżesz, tak samo w nowym przymierzu, nowe przymierze też ma swoje prawo. I tym prawem nowego przymierza jest nowe przykazanie. I to jest, wiecie, co to jest ważne. Ważne jest uświadomić sobie, że to, co stare przeminęło, a nastało nowe. I o tym pisze Jeremiasz. Otwórzcie sobie 31 rozdział, wersety 31 do 34. Jeremiasz, 31 rozdział. I wersety od 31 do 34. Macie? Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana. Bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Kilkaset lat wcześniej Jeremiasz zapowiada to, co ma się wydarzyć, to, co dzieje się właśnie w ten piątek, kiedy jest wieczerza i kiedy jest ofiara Jezusa na krzyżu. Ta wieczerza, którą my wspominamy za każdym razem, kiedy się spotykamy, według tego, co nakazał Paweł. Za każdym razem, kiedy się spotykamy, my to robimy. To jest dla mnie też niesamowite świadectwo życia tego Kościoła, bo nie wszędzie tak jest. Nie wszędzie zbory się stosują do tego właśnie, co Paweł napisał. A my tutaj za każdym razem, jak tylko się spotykamy w imię Boże, czy to jest nabożeństwo, czy to jest jakieś spotkanie modlitewne, czy spotkanie grupy domowej, jest wspomnienie Eucharystii. I co mówi Jeremiasz? A właściwie co mówi Bóg przez Jeremiasza? Że tamto przymierze zostało zerwane przez Izraelitów. Tak czytamy? Oni bowiem złamali moje przymierze. Dlatego była potrzeba zawarcia nowego przymierza. Oni złamali przymierze i wiecie, że poszli do niewoli, że świątynia została zniszczona, że
zakończył się kult, który odbywał się w świątyni. Oczywiście potem ją odbudowali i tak dalej, prawda? Ale na tamten moment, kiedy Bóg zapowiedział, Bóg powiedział, że to przymierze zostało złamane, świątynia została zburzona i kult się skończył. I to nowe przymierze, które przez Jeremiasza Bóg mówi, że zawrze z nami, że zawrze z ludem swoim, to jest przymierze, którego prawo będzie wypisane już nie na kamiennych tablicach. Będzie wypisane, tak Basiu, na sercach. Przeczytajmy sobie jeszcze raz ten fragment. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I jak spojrzymy sobie na to nowe przykazanie i na to przykazanie, które Jezus przytacza, kiedy zadane mu jest pytanie, jakie jest największe przykazanie, to za chwilę sobie je porównamy, ale chciałem zwrócić jeszcze uwagę waszą na to, że zobaczcie, że wtedy, kiedy to pytanie jest zadawane Jezusowi, to jeszcze nie jest zawarte nowe przymierze. Ono dopiero będzie zawarte na krzyżu. Więc dlatego Jezus przytacza największe przykazanie na tamten moment. Nie ma nowego przymierza, nie ma prawa nowego przymierza. Jeszcze można powiedzieć, obowiązuje to, co stare. I porównajmy je sobie. Zobaczmy, że w tym starym przykazaniu, w tym drugim, prawda, bo ono jest, tam są dwa, to miłuj Boga i bliźniego, prawda? Czyli jak mamy przykazanie, żeby miłować bliźniego, to jak go mamy miłować? Jak siebie samego. A w nowym przykazaniu Pan Jezus mówi, żebyśmy się miłowali wzajemnie, ale jak? To zobaczcie, jaka jest różnica standardów. W starym przykazaniu mamy siebie za odnośnik. A w nowym przykazaniu mamy kogo za odnośnik? Tak. Jezus jest tym odnośnikiem w nowym przymierzu. Prawie brzmi tak samo, ale jak sobie zwrócimy uwagę, kto jest odnośnikiem, to jest po prostu taka przepaść w standardach. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę to, że nie mając Ducha Świętego i żyjąc w grzechu, to nie potrafimy siebie samych miłować, nawet samych siebie ciężko jest nam umieć miłować, to co dopiero bliźniego. Jak nas Jezus umiłował? Otwórzcie sobie list do Efezjan, 5 rozdział, 2 werset. I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. I przeczytajmy sobie jeszcze Efezjan 2:5, czyli 2 rozdział, 5 werset.
I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. Zobaczcie, że Jezus umiłował nas właśnie wtedy, kiedy my byliśmy jeszcze grzesznikami. Kiedy my byliśmy, można powiedzieć, żyliśmy, no właściwie jak jego nieprzyjaciele, żyliśmy według sposobu tego świata. Grzeszyliśmy, więc byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. Już wtedy zostaliśmy przez Boga umiłowani. I pierwszym właśnie takim chyba największym przykładem miłości jest właśnie to, że Jezus zstępuje z nieba, opuszcza niebo, tam gdzie jest wieczne szczęście. Przychodzi na tą ziemię i jeszcze oddaje życie. Nawet właśnie za tych, którzy do tego przykładają rękę. Przeczytajmy sobie jeszcze Rzymian, 5 rozdział 7-8. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I przejdźmy jeszcze do Dziejów Apostolskich, 3 rozdział od 15 do 16 wersetu. Trzeci rozdział, 15-16. I zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. A przez wiarę w Jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez Niego, dała Mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. Zobaczcie, co Piotr mówi do tych ludzi, którzy tam byli zgromadzeni. Zabiliście dawcę życia. Czy możemy się spodziewać, że wszyscy ci, którzy tam wtedy przed świątynią byli zgromadzeni już ileś tam czasu po śmierci Jezusa, że oni wszyscy byli na dziedzińcu u Piłata i krzyczeli, żeby wypuścić Barabasza, a ukrzyżować Jezusa? Mało prawdopodobne jest, żeby ci wszyscy tutaj byli wtedy na tym dziedzińcu. A Piotr mówi do wszystkich. Zabiliście dawcę życia. Bo każdy, kto zgrzeszył, się przyczynił do jego śmierci. I tak samo mógł to usłyszeć ten właśnie chromy, którego tyle co Piotr uzdrowił. On też zabił dawcę życia. I ty zabiłeś dawcę życia. A mimo tego, przez wiarę w imię Jezusa, imię to przywróciło siły temu chromemu. Więc taka jest właśnie miłość Jezusa. Że mimo tego, że oni zabili dawcę życia, to on jednemu z tych, którzy właśnie zabili go, on go uzdrawia, przywraca mu siły i on znowu może chodzić. I wy też zabiliście dawcę życia. A mimo tego on przyszedł do was. On wam ofiarował nowe życie.
I dlatego czytamy takie słowa w Ewangelii. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Jezus właśnie umiłował tych, którzy go prześladowali. I dlatego też tak uczy nas postępować. Przeczytajmy sobie Łukasza 6, 27-32. Lecz mówię wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstawi drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz i szaty, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze co twoje, nie upominaj się o zwrot. Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Oczywiście chciałbym, żebyśmy pamiętali też, że w Ewangelii mamy taką sytuację, kiedy Jezus dostał w policzek i to dosyć mocno, kiedy stał przed arcykapłanem, prawda? Został spoliczkowany i wtedy nie nastawiał drugiego policzka, tylko zapytał, czemu mnie bijesz? Jeśli źle powiedziałem, to udowodnij. Więc to musimy też stosować roztropnie. I tutaj zobaczcie, werset 31 mówi, jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie. No i na przykład, kto by nie chciał mieć darowanej pożyczki, umorzonego długu? No właśnie. Ale moi drodzy, to nie jest takie proste. Tutaj nie chodzi o takie sytuacje, kiedy ktoś może spłacić. Tu chodzi o takie sytuacje, kiedy ktoś nie może spłacić. My teraz nie możemy się powoływać na to, że pożyczymy pieniądze i teraz, no, a Jezus mówił inaczej, no nie? Żebyś darował. Bo no właśnie, w ten sposób to dojdziemy donikąd. Tu mamy takie sytuacje szczególne, kiedy ktoś naprawdę nie może spłacić. My byliśmy dłużnikami, którzy nie mogli spłacić swojego długu. Jezus nas wykupił. Czasem się takie sytuacje zdarzają, prawda? Ale jeśli ktoś sam się powołuje na to, że no nie mogę spłacić, powinieneś mi darować, bo Jezus tak powiedział, to nie, to on sobie znajduje wymówkę. Także zobaczcie, jaki nowy standard tutaj mamy. To też jest właśnie przykład tego nowego standardu. I nowy standard tak, dokładnie tak. Basia powiedziała, że Pan Jezus nas wykupił z przekleństwa zakonu, stając się za nas przekleństwem. I potem też Pan Jezus właściwie, bo to, co przeczytaliśmy przed chwilą u Łukasza, to mamy też u Mateusza, tylko troszkę w innej wersji. I tam w Mateusza
Mamy też, przeczytajmy sobie może, 5 rozdział 38 do 44. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, lecz ja wam mówię, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz, a jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Więc zobaczcie, że to przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, z niego można wyciągnąć takie konsekwencje właśnie, że oko za oko, ząb za ząb. Czyli jeśli ty mnie miłujesz, to ja ciebie też miłuję. Jeśli ty mi czynisz krzywdę, jesteś moim nieprzyjacielem, to ja też ci będę czynił krzywdę. I to jest coś, co Pan Jezus koryguje. A właściwie to wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że tak uczeni w piśmie wtedy właśnie rozumieli to przykazanie miłości bliźniego. Czyli oko za oko, ząb za ząb. Jak ty mnie, tak ja tobie. A Pan Jezus wprowadza zupełnie nowy standard. I czy to znaczy, że te przykazania Starego Testamentu już dalej nie obowiązują? Nie. One nie są prawem Nowego Przymierza, ale moralnie, tak jak to mówił na jednym z kazań pastor Rafał, one moralnie nas obowiązują. Mało tego, zobaczcie, że właśnie te przykazania Starego Przymierza Jezus też wynosi na nowy poziom. Ustanawia dla nich nowy standard. Przeczytajmy sobie Mateusza, 5 rozdział od wersetu 18. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tutaj znowu słyszymy o nowym standardzie. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I dalej Pan Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi, czy też nie będziesz mordował, prawda? Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Więc zobaczcie, jaki nowy standard dla przykazania nie morduj. Wcześniej ono dotyczyło tylko morderstwa.
fizycznego pozbawienia życia bez usprawiedliwienia. A tutaj mamy zupełnie nowy standard. Dobra. I dalej czytamy. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem i ci najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Zobaczcie, że jakby nawet właśnie przed sprawowaniem kultu my musimy załatwić sprawy ze swoimi bliźnimi. Nie będą się Bogu podobać ofiary, nie będzie się podobać uwielbienie, jeśli my nie będziemy mieli załatwionych spraw ze swoimi bliźnimi najpierw. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Znowu nowy standard dla tego przykazania. Ono wcześniej dotyczyło tylko tej sfery fizycznej, a teraz zaczęło dotyczyć też serca. Nawet jeśli fizycznie nic się nie wydarzyło, to Jezus zwraca uwagę na serce. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. I tak samo czytamy o ręce. I dalej o przysięgach. No i potem właśnie to oko za oko, o którym już żeśmy sobie powiedzieli. Więc mamy to przykazanie miłości bliźniego. W zupełnie nowej wersji, czy właściwie w zupełnie nowym standardzie. Ale co z przykazaniem miłości Boga? Nie ma go? No, Basia mówi, że jak to nie ma? Jest. No, jest. Tylko, że tutaj też jest nowy standard. Na czym ten nowy standard polega w przykazaniu miłości Boga? Proszę. W duchu i w prawdzie. No. Tak. Basia mówi tak, że nie możesz miłować Boga, którego nie widzisz, jak nie miłujesz... A bliźniego, którego widzisz, nie miłujesz. To kłamstwo jest. Tak, Basia, muszę powtórzyć, bo cię nie słychać. Że Basia mówi, że właśnie nie możesz miłować Boga, którego nie widzisz, jak nie miłujesz bliźniego, którego widzisz. Tak. Więc właśnie przez to, że miłujemy bliźniego, miłujemy Boga. Ale też to, co mówił Jurek, że mamy miłować w duchu i w prawdzie, to jest właśnie ten nowy standard. Bo zobaczcie, że wcześniej mieliśmy miłować ze wszystkich sił, z całej duszy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A teraz możemy miłować mocą Ducha Świętego, który został nam dany. Więc wcześniej mogliśmy miłować z własnych sił, ze wszystkich najlepiej, no nie, ale tylko z własnych. A teraz jest nowy standard, Duch Święty pomaga nam miłować Boga swoją miłością. Pomaga nam wielbić Boga swoim uwielbieniem. Jeśli
ktoś się narodził na nowo, to może tego doświadczyć. Jeśli ktoś się tylko upamiętał, to jeszcze tego zapewne nie doświadczył. Ale jak się narodzi na nowo, kiedy właśnie Duch Święty uczyni go nowym człowiekiem i będzie w nim mieszkał, to już będzie ten człowiek mógł nie tylko miłować ze swoich sił, ale mocą Ducha Świętego. I mamy wezwanie, które właśnie nam się pojawia tam u Mateusza. Nie zapisałem sobie wersetu, ale to jest właśnie w tym rozdziale, który żeśmy czytali. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. To jest właśnie ta doskonałość, to jest właśnie ten standard. I zobaczcie też, że wraz z... 48, rozdział 5 czy 6? 5. Zobaczcie też, dzięki Basiu, zobaczcie też, że ze starym przymierzem była związana obietnica z przestrzeganiem tego starego prawa, starego przymierza. Była związana obietnica. Przeczytajmy sobie powtórzonego prawa, rozdział 11, 18 do 20. Powtórzonego prawa 11, 18 do 20. Weźcie więc te moje słowa do swego serca i do swej duszy i przywiążcie je do swojej ręki jako znak i niech będą jak przepaski między waszymi oczami. I nauczcie ich swoje dzieci, rozmawiając o nich, gdy siedzisz w domu i gdy będziesz w drodze, gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. I właściwie tutaj się chcę zatrzymać jeszcze, bo zobaczcie, jakie było polecenie, żeby, co mają czynić właśnie Żydzi z tymi słowami, które im zostawił Pan. Nie tylko mają wziąć te słowa do swojego serca, nie tylko mają je wypełniać, ale mają też uczyć ich swoich dzieci. Więc jeśli ze słowami, z prawem Starego Przymierza to czyniono, czemu my nie nauczamy dzieci prawa Nowego Przymierza? I dalej czytamy tak. To wszystko mają robić, aby się pomnożyły wasze dni i dni waszych dzieci w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, dopóki niebo będzie trwać nad ziemią. Bo jeśli będziecie pilnie przestrzegać wszystkich przykazań, które ja wam nakazuję wypełniać, żebyście miłowali Pana swojego Boga i chodzili wszystkimi Jego drogami, lgnąc do Niego, wtedy Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody i zawładniecie narodami większymi i potężniejszymi od was. Każde miejsce, po którym stąpać będzie stopa waszej nogi, będzie wasze. Od pustyni i Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego będzie wasza granica. Nikt nie ostoi się przed wami. Pan, wasz Bóg, wzbudzi strach i lęk przed wami po całej ziemi, którą będziecie deptać, jak wam powiedział. Zobaczcie, jakie oni dostają obietnice.
że będą niepokonani, że nie będzie takiego narodu, który będzie zdolny im się przeciwstawić. Pod warunkiem, że będą zachowywać słowa Pana. Że wszystkie narody będą przed nimi wypędzone. I Pan będzie mnożył ich dni i dni ich dzieci. I dostaną w posiadanie ziemię, którą Pan im obiecał. I porównajmy to sobie z obietnicami, które mamy w Nowym Przymierzu. Mateusz 5, 44 do 48. Tutaj sobie zahaczymy też o to, co już żeśmy czytali, ale tylko jeden werset. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. I teraz mamy obietnicę, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Obietnica jest taka, że my będziemy synami Ojca Niebieskiego, jeśli będziemy zachowywali prawo Nowego Przymierza. Wiadomo, że jeśli będziemy synami, to i wejdziemy do Królestwa Bożego. Więc wszystkie dary, wszystkie właściwie błogosławieństwa, które możemy otrzymać, zawierają się w tym, w tej jednej rzeczy, w byciu synem Ojca Niebieskiego. Wtedy będziemy stąpać po wężach i skorpionach. Wtedy, kiedy nas będą prześladować, my będziemy zwycięzcy. Wtedy otrzymamy wszystkie te obietnice, które Bóg nam dał. No i oczywiście, nawiązując do nowego narodzenia, właśnie naradzając się na nowo, naradzamy się jako synowie i córki Ojca. I odpowiadając na to pytanie, które zadałem w tytule tego nauczania, czy nowonarodzony chrześcijanin podlega prawu? Tak. Podlega prawu, ale prawu Nowego Przymierza. Co z chrześcijaninem upamiętanym, a jeszcze nie nowonarodzonym? Nie wiem, czy potrzeba odpowiadać na to pytanie. Nie wiem, czy potrzeba w to wnikać. Niech się po prostu stara dorastać do tego, by być doskonałym jak Ojciec w niebie. Amen.